Dzień dobry kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do tutorialu tego właśnie makijażu. To jest taka moja wersja, powiedzmy, klasycznego makijażu glamour. Czerwone usta, kreska, mocna rzęsa górna, mam przyszłe rzęsy i dużo, dużo glowu. Czyli jak zrobić taki makijaż stylu pin-up, ale nowocześnie, co dodać, jak zrobić, jak obrysować czerwone usta, jak zrobić kreskę. Pokazuję to dzisiaj dosyć dokładnie. Dokładnie pokazuję, jak robię usta, dokładnie pokazuję, jak robię kreskę i w ogóle, także jeżeli chcecie konkretny krok, to u dołu będą oczywiście w opisie tego filmu będą wszystkie kosmetyki wypisane z linkami do nich oraz też będą znaczniki, kiedy zacząć oglądać którą część, więc glow osobno, usta osobno, oczy osobno i w ogóle. Także jeżeli jesteście tylko ciekawi, to tylko. Jeżeli tylko jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Okej, zaczynamy. Mam czystą twarz, bez żadnych baz, bez niczego takiego. Nałożyłam sobie pielęgnację, czyli esencję moją koreańską, Skin 69, co w głowie, to w głowie, ze śluzem, wyciągam ze śluzu ze ślimaka. Potem nałożyłam kwas hialuronowy i na końcu krem i włos Sensitia. Jak zawsze wszystkie kosmetyki i linki do nich postaram się, wszystkie jak zawsze, dać w opisie tego filmu, tak że trzeba wejść, rozwinąć i tam będzie wszystko wypisane. I ostatnio to co robię, to co bardzo lubię robić, to jest używanie tego kosmetyku. To jest pielęgnacja, jeden z moich ulubieńców z zeszłego roku, czyli Razzibo Glow, rozświetlający krem do twarzy. I używam tego, to jest krem nawilżający, ale ja tego używam, tak bym używała bazy pod makijaż. Można go też używać oczywiście samodzielnie. To co robi, to daje przefajny glow, tak jak się zresztą nazywa, błysk, ale bardzo taki delikatny, subtelny. Nie jest to rozświetlacz, ani nic takiego, ale po prostu krem jest absolutnie cudowny. Uwielbiam, uwielbiam. Jeżeli macie poszarzałą cerę, jeżeli jesteście na kacu, jeżeli potrzebujecie po prostu glow albo lubicie taki efekt błyszczącej cery, macie suchą skórę, to będzie fajne. Na pewno Wam się bardzo, bardzo sprawdzi. Ojej, już zużyłam połowę. Tak bardzo go kocham. Dobra, w kwestii podkładu użyję sobie, właśnie patrzę, czego sobie użyć. Użyłabym czegoś delikatnego, albo Balm Shelter, albo IT Cosmetics CC Plus. Balm Shelter ma trochę delikatniejsze krycie, chociaż w sumie nie takie delikatne, jak ostatnio zauważyłam w sumie. Ale użyję IT Cosmetics, bo będę zaraz potem filmować, kręcić inne filmy, a lubię mieć trochę więcej krycia, kiedy sobie po prostu robię filmy. A IT Cosmetics ma trochę więcej krycia, także pół pompki właściwie nakładam palcami. Można oczywiście gąbką albo pędzelkiem, czym jest Wam wygodniej. To jest bardzo bezproblemowy kosmetyk. Ma SPF 50 w sobie. Bardzo długo się trzyma. U mnie, jeżeli jest przypudrowany delikatnie, albo użyję takiego sprayu po prostu, który utrwala, to trzyma się dobre 8 godzin. Naprawdę. Widzicie, mamy to, że mamy odrobinę krycia, skóra jest trochę bardziej ujednolicona, ale wciąż przebijają, nie wiem, jakieś niedoskonałości, piegi. Skóra wciąż wygląda jak skóra, nie jak maska, i to jest efekt, który ja osobiście bardzo lubię. I wydaje mi się, że 90% z nas nie potrzebuje takiej ilości podkładu, jaki używamy, tylko trzeba o połowę po prostu to zmniejszyć. To jest bardzo fajny produkt. Daje fajną ilość krycia, ale nie za dużo, jakby perfekcyjny. Mój pies Ragi, duchy? Mamy duchy? Słoneczko! Pies się bardzo niepokoi duchami w naszym domu. Spoko, zostaw duchy. Dobra, jako iż chciałabym, aby główny punkt przyciągający spojrzenie na mojej twarzy w tym makijażu to były usta, bo będzie mocny kolor, będzie taka matowa czerwień, różo-czerwień, coś takiego, to zacznę od ust, żeby potem do tego dopasować resztę mojej twarzy, czy tam kontur, róż, oczy i w ogóle. I mam teraz balsam na ustach, ten z Nuxe, i to jest jeden z niewielu naprawdę balsamów i rzeczy, które lubię używać pod szminki, takie półmatowe albo matowe, bo to ma taką bardzo matową konsystencję. Oczywiście ona jest taka, jest bardzo gęsta, ale jeżeli nałożymy go odrobinę, to nie jest za ciężki na ustach i bardzo fajnie odżywia. Zawsze wieczorem nakładam go na usta, albo jak właśnie używam matowych szminek, także trochę sobie to wklepię. I może, żeby przedłużyć odrobinę trwałość, użyję najpierw konturówki do ust i to będzie MAC Cherry Lip Pencil, którego bardzo, bardzo, bardzo lubię używać. Którego pensila, której, czyli kredki.
kolor nie jest idealnie dopasowany do tej szminki, której będę używać, ale jest chłodny i w sumie pasuje mi do większości właśnie klasycznych czerwonych szminek albo chłodnych szminek. Jeżeli mam bardzo ciepłą szminkę, to sięgam po inny lip liner, ale ten MAC Cherry jest naprawdę bardzo, bardzo uniwersalny. Jeżeli lubicie mieć jedną rzecz, a porządną i szukacie czegoś do czerwonych ust, to mogę serdecznie polecić. I będę obrysowywała tak, jak zawsze obrysowuję sobie usta. I może się zbliżę, bo obiecałam, że się będę zbliżać. Także zbliżenie, uwaga. Najpierw to, co robię, całe życie, nie wiem czemu, ale najpierw obrysowywuję sobie dolną wargę i najpierw robię sobie taką jakby linię tu. Potem zawsze do góry boki. I staram się nie robić tego za szeroko. Nie lubię sobie nadrysowywać mojej dolnej wargi, bo ona i tak już jest większa niż ta górna, więc tutaj staram się tylko odrobinę sobie przerysowywać usta. I co ważne, zwłaszcza jeżeli macie wąskie usta, dojechać sobie do kącika, bo jeżeli tego nie zrobimy, to usta wydają się mniejsze, węższe. Też, co jest dla mnie ważne, nie robię tylko linii takiej prostej, takie wiecie, już, tylko trochę cienieje jakby. I że nawet jeżeli szminka nam się zmaże, albo ma delikatne krycie, to ten kolor będzie wyglądał naturalnie, nie zostaniemy jakby bez szminki na środku i tylko z obrysem ust. I tutaj z tej strony to samo. Jeśli odbijemy sobie tak konturówkę u góry, to już mamy trochę po prostu wypełnione usta, mamy trochę pigmentu i już mamy trochę więcej tego koloru. I teraz zabieram się do obrysowywania górnej wargi, co u mnie jest trochę większą filozofią i zazwyczaj chyba ogólnie jest większą filozofią, bo nie ukrywam, jeżeli coś sobie sknocimy w obrysowywaniu dolnej wargi, to nie jest aż tak rzucające się w oczy. Natomiast kiedy bawimy się górną wargą, jakkolwiek to nie brzmi, to jednak tutaj wszystkie nadrysowania, krzywości w ogóle będą bardziej widoczne, a czy będą bardziej widoczne niż w przypadku dolnej wargi. Ale też to jest fajne, że można naprawdę dużo zredukować, poprawić, wyrównać sobie, ustawić je. U mnie ta część ust jest mniejsza niż ta część ust. One nie są symetryczne. I chyba moja mama ma identycznie, chyba też ma tę część właśnie też tak trochę niżej. One są dosyć pełne, natomiast nie do końca jest pigment. Tutaj na końcu tego wybrzuszenia już na przykład nie mam pigmentu i tam sobie spokojnie mogę wtedy nadrysować. Jeżeli macie tę samą sytuację, że macie tutaj, widzicie, wybrzuszenie, ale to już nie ma pigmentu, to sobie jeszcze można spokojnie zarysować. I lubię sobie nadrysować tutaj, tak mniej więcej. Ale tej części już jakby nie nadrysowywać, bo wtedy się robią takie usta za szerokie i klauna. Ogólnie jest taka zasada, jakby jeśli się robi operację plastyczną i ogólnie jeżeli się patrzy na twarz, że jeżeli spojrzymy sobie, czekajcie, czy ja jestem ostro tutaj jak zawsze, jeżeli my weźmiemy sobie tak i od opuszka nosa tu do ust, to do tej części powinna być jakby najbardziej pulchna część naszych ust, jakby to. Widzicie? Tu. Więc jakby za tą linią już nie wolno jakby przerysowywać ust, bo to wygląda bardzo nienaturalnie. Czyli maksymalnie, jakby patrząc na siebie teraz w lustrze, dotąd bym nadrysowywała sobie usta. Ale też, żeby to wyglądało naturalnie, nie mogę mieć tu narysowanych, a tutaj nie, tylko to trzeba tak w taki ładny, delikatny sposób zrobić. Więc pamiętajcie, tam, gdzie Wam się kończy opuszek, tam do tego opuszek nosa, jakby do tego miejsca te usta mogą być jakby nadrysowane i powiększone i żeby to było takie ładne, delikatne przejście. I też inna rzecz, jeżeli sobie obrysowujecie usta, wbrew pozorom, znaczenie ma, czy zaczynacie tak obrysowywać, czy tak. I wiecie, w górę, czy w dół. Ten sam łuk Kupidyna. Jeżeli zacznie się w górę, to ten łuk będzie bardziej prosty, kańczasty, bardziej trójkątny. Natomiast jeżeli zrobicie w dół, to mamy taki naturalny ruch ręki, że to będzie bardziej zaokrąglone. Więc jeżeli lubicie naturalne, bardziej zaokrąglone, to sobie z góry sobie zaznaczacie ten łuk Kupidyna. Jeżeli chcecie bardziej takie trójkątne, ostre, to z dołu, bo to też znowu jest taki naturalny ruch naszej ręki. Także takie małe wskazówki. No i co? Bez większej ilości gadania, jaka jeszcze może być, lecimy. Ja sobie może zrobię trochę bardziej takie zaostrzone, bo ostatnio lubię tak bardziej jakoś wyjechać do góry. Zresztą tutaj usta będą na pierwszym planie, więc jedziemy. I widzicie, to jest ten naturalny ruch ręki taki do góry spiczasty. Oczywiście można też zaokrąglać do góry, ale to jest mniej naturalne dla nas. I teraz tutaj, pamiętając, że dotąd już, od tego momentu jakby nie przerysowujemy sobie, bo to jest mój opuszek nosa. Nawet muszę sobie zrobić kropkę. Tu już to się musi połączyć z ustami, to nadrysowanie.
I znowu do kącika tu już. Widzicie, to jest dosyć delikatnie zrobione, natomiast teraz można się z tym bawić, można sobie to jakby nadrysowywać jeszcze, ale to jest jakby taki bazowy kształt mój. I to samo tu. Tutaj muszę trochę bardziej nadrysować, bo ta warga jest u mnie węższa niż ta druga. Czyli możemy sobie wyrównać proporcje w tym momencie. I tutaj znowu opuszek nosa tu. Czyli tutaj jakby już łączymy się z naturalnym kształtem ust. I do kącika samego. Cieniujemy, nie zostawiamy samej kreski. Dobra, mamy tak mniej więcej ten bazowy kształt naszych ust. Oczywiście można się z tym bawić, można to zmieniać, to nie jest Biblia. I teraz tak, biorę szminkę, której będę dzisiaj używać, to jest szminka Chanel, bo dlaczego by nie? I to jest Chanel z ich serii szminek matowych, Rouge Le Velvet Extreme 114 Epitome się nazywa ta szminka. I one się tak wspaniale tutaj otwierają w taki sposób, naprawdę fajnie. I to jest ten przedmiot pożądania. Można nałożyć albo bezpośrednio w ten sposób, albo używając pędzelka. Ja będę robiła obydwie rzeczy. Za chwilę Wam powiem dlaczego. Czekajcie, tylko będę potrzebowała tutaj pędzelka, bo chcę zrobić taką jedną specyficzną rzecz, którą bardzo ostatnio lubię robić. Czyli najpierw nakładanie szminki bezpośrednio i uwielbiam ten proces. To jest o wiele bardziej dla mnie przyjemne niż nakładanie szminki pędzelkiem. Nie wiem, jest coś seksownego w wyjęciu czerwonej szminki i nałożeniu jej po prostu tak. Także to zrobimy. Widzicie, to jest taka bardzo ładna, lekko różowa czerwień. Ona jest tak naprawdę trochę bardziej różowa niż czerwona, ale przez to, że mamy ten lip liner pod tym, który jest mocno czerwony, no to ona jest taka bardziej czerwonawa. Teraz biorę pędzelek, tu mam akurat taki z Real Techniques wysuwany. I nabieram tylko odrobinę jakby tej szminki i będę sobie teraz objeżdżać tam, gdzie mam kontur ust, żeby sobie go tak lekko rozmazać, jakby rozblurować. Jakbyście w Photoshopie blurowali coś, albo po prostu farbą akwarelową, tak troszeczkę rozblurować, czyli tak jakby rozmyć. O. Ten pędzelek jest dosyć mały, więc to będzie bardziej precyzyjnie. Jeżeli wzięlibyśmy sobie coś większego, na przykład taki pędzelek nawet, dużo większy niż ten, to ten poziom wyblurowania, rozmazania oczywiście będzie większy. Pokażę Wam teraz tym pędzelkiem większym. Automatycznie ten kolor nam będzie się tak delikatniej, do takiego delikatniejszego koloru, no po prostu rozmywał. To będzie takie bardziej delikatne. Takie delikatne właśnie rozmazywanie, rozblurowywanie, czyli no rozmazywanie po prostu sobie szminki. To też fajne takie ćwiczenie, żeby zobaczyć jak daleko, jak bardzo można sobie obrysować usta bez wyglądania idiotycznie po prostu. U mnie też jest maks. Tak mi się wydaje, że jeżeli bardziej bym to zrobiła, to już by wyglądało idiotycznie w tym momencie. Już jak się człowiek przyjrzy, to widać, że mam nadrysowane usta. A jeżeli zrobiłabym to bardziej, to byłoby jeszcze gorzej. Przez to, że mamy pod tym balsam do ust i przez to, że ta szminka nie jest aż tak, nie jest bardzo wysuszająca, to jest taki ładny, to jest takie ładne satynowe wykończenie. Gdybym chciała coś bardziej pudrowego, matowego, to można albo przyprószyć pudrem, albo po prostu nie używać balsamu pod to. I ja nie lubię za bardzo matowych szminek. Ta z Chanel jest matowa, ale jest zupełnie niewysuszająca. Można ją nosić kilka dni pod rząd i to jest dla mnie właśnie wyróżnik dobrej szminki matowej, bo jeżeli noszę szminkę matową, taką mniej fajną, i to następnego dnia normalnie nie mogę mieć znowu matowych ust, muszę mieć coś nawilżającego, a z tą akurat nie ma tego problemu. Także to mamy mniej więcej usta. Mamy usta, jak widzicie, to rozmycie granic, nie zostawienie takiej ostrej linii. Po pierwsze sprawia, że makijaż będzie wyglądał trochę bardziej nowocześnie, trochę mniej a la pin-up z lat 50., nie tak bardzo wyrysowanie. Po drugie wygląda tak bardziej nonszalancko według mnie, bo nawet jeżeli nam się coś trochę rozjedzie, trochę nie rozmarza, jest trochę nieidealnie, to wszystko wygląda jakby było zamierzone, bo cały kontur ust jest taki troszeczkę rozmyty. A po trzecie, w fajny sposób też optycznie powiększa usta, bo po prostu no, jest to takie rozblurowane, więc optycznie się mogą wydawać odrobinę większe. Kiedy mamy już te usta, to widzicie automatycznie twarz wydaje się bledsza niż bez tych ust.
jakoś tak, wiecie, no nie ma po prostu koloru na tej twarzy, więc teraz zajmę się dodawaniem koloru. Nie będę udawać, że używam ostatnio jakiegokolwiek innego bronzera niż właśnie ten. To jest NARS Laguna, czyli kultowy bronzer narsowski Laguna w wersji płynnej. Może być nieco problematyczny w blendowaniu, nie ukrywam, jeżeli używa się go nie takim narzędziem, jakiego wymaga ten produkt, ale jak już sobie z nim poradzicie, to jest naprawdę piękny. Jest bardzo, bardzo, bardzo lejący się. Spójrzcie, jest taki naprawdę wodnisty. Dosyć wydajny, przepięknie ociepla skórę, ale jest no, ciepły po prostu. Nie jest to produkt do konturowania. I ja sobie beauty blenderem delikatnie go będę wklepywać. Tak trochę wyżej niż kontur twarzy, ale nie dokładnie tylko tam, gdzie róż i bronzer, czyli nie tylko tu, odrobinę niżej, aż do tak kości policzkowych mniej więcej. Chodzi mi bardziej o efekt takiej zdrowej, opalonej skóry, niż o efekt konturowania albo czegoś takiego. Teraz biorę sobie tą szeroką część beauty blendera i delikatnie wklepuję sobie. To nie jest konieczne, bo i tak będę miała grzywkę, ale jak już robimy, to robimy. Tutaj boki twarzy, bo tutaj naturalnie słońce nas pada. Jakby słońce padało tak z góry, to myślcie sobie, w co wam uderzy. Uderzy wam tutaj, uderzy wam w nos, uderzy wam w policzki. Te najbardziej wystające części twarzy, odrobinę też broda, nos i tutaj. Także zawsze tak myślcie, sobie zrobić taką linię z góry i w co wam uderzy tak po kolei słońce. Te najbardziej wystające części twarzy. Chciałabym mieć takie kości policzkowe, żeby mi tak strzelało w nie słońce. Widzicie, ten produkt można sobie fajnie budować, nie daje żadnej pudrowości, bo on nie jest oczywiście pudrowy. I skóra tylko z każdą warstwą wygląda bardziej naturalnie, jakbyśmy nie miały makijażu i jakbyśmy były takie właśnie, co wróciło z wakacji. Dobra, mamy to. I ja też zawsze na kanale trąbię o tym, jak bardzo lubię czerwony, ostro pomarańczowy róż, żeby nadać twarzy takiego letniego glowu, jakby twarz wygląda, jak była opalona, spalona słońcem. I ostatnio odkryłam świetny produkt z Glossier, czyli ta firma, której kocham. Część rzeczy kocham, część rzeczy nienawidzę, jak ich nie lubię, to ich naprawdę nie lubię, ale jak je lubię, to używam ich codziennie, no stop, to zaraz zobaczymy. Użyję sobie ich różu, to jest taki róż w tubce wyciskany, nazywa się Cloud Paint, czyli farba chmurkowa, farba jak chmurka i to można używać jako róż, jako cień do powiek i jako coś na usta, najlepiej sprawdza się jako róż, nie ukrywam. I to jest dosyć intensywny kolor o nazwie Dawn. Można kupić na stronie Glossier, ja mam kupon zniżkowy, tam wszystko jest zawsze podlinkowane. Jest to bardzo napigmentowane, jest to bardzo ostro pomarańczowe i będziemy się dzisiaj z tym bawić. Biorę odrobinę, dosłownie odrobinę. To jest już za dużo tego produktu, bo on jest niesamowicie napigmentowany. I biorę sobie taki pędzel Duo Fiber, to jest akurat z Elfa. On ma krótsze włosie i dłuższe włosie. I to dłuższe włosie, które jest rzadsze niż to krótsze u dołu, sprawia, że pigmentacja wszystkiego, co nałożymy takim pędzlem, będzie trochę delikatniejsza, będzie takie zdyfuzowane to wszystko. I tutaj będziemy nakładać w ten sposób. Wklepywać, rozcierać, o. Bo jeżeli produkt kremowy nałożymy na kremowy, to może się zdarzyć, że podkład nam zejdzie, ale będziemy bardziej tak wklepywać, odrobinę rozcierać, ale nie za mocno. Tak po prostu blendowywać ten produkt w skórę, tak jakbyśmy nakładały róż. Wjeżdżamy sobie tutaj aż do góry. I z drugiej strony to samo. Widzicie, jest delikatna różnica. Jest trochę tego koloru, nie ma go za dużo, ale jest tak fajnie, naturalnie ocieplona skóra. Delikatnie patrzymy, czy nam podkład nie schodzi, ale tu się akurat nic nie dzieje. Wiem, że te produkty It Cosmetics i właśnie ten róż sobą bardzo fajnie współgrają. I można stopniowo dodawać sobie koloru, jeżeli czujemy taką potrzebę. I to też fajnie też wyrówna sobie taki makijaż i koloryt, biorąc trochę tego różu i nakładając go na nos. Wiem, że nakładanie różu na nos to może nie jest jakby zbyt popularny koncept, ale wydaje mi się, że powinien być bardziej popularny. Patrz, jak super to wygląda. I od razu tak, nie wiem, wydaje mi się, że wygląda to uroczo i twarz jest tak bardziej zrównoważona, wszystko jest bardziej wyrównane. Odrobinę sobie tym różem możemy też pojechać w innych miejscach.
Dobra, teraz oko. Mam na oko kilka konceptów. Nie wiem, czy będę nakładała w ogóle korektor pod oczy, ale chyba będę nakładała. Może zrobię to już od razu teraz, skoro już mam to zrobić. I wezmę sobie właśnie Glossier Stretch Concealer. To jeden z tych produktów, o których właśnie mówiłam, że jeżeli Glossier robi coś dobrze, to naprawdę kocham. Stretch Concealer, którego już połowę zużyłam, Color Medium. Kocham ten produkt. Nie potrafiłabym bez niego żyć w tym momencie. Odrobinę tylko w kąciki naszego oka. Widzicie, on daje odrobinę krycia, dużo glowu, fajnie odbija światło, przez to oko się wydaje świeższe. Tutaj widzicie, tego nie ma, więc wydaje się, że mam większe zacienie, mam po prostu dosyć głęboko osadzone tutaj oczy. A to jakby trochę rozświetla. Odrobinę kryje, ale nie jest absolutnie za ciężki. I też najlepsza rada, bo często pytacie, co robić, żeby jaki korektor jest fajny, żeby nie było widać zmarszczek, żeby nie wchodził zmarszczki mimiczne i w ogóle. No najlepszą radą jest po prostu jak na mnie produktu, bo każdy produkt po jakimś czasie nałożony w te zmarszczki, on te zmarszczki wam będzie podkreślał. No nie ma po prostu bata, brzydko mówiąc, więc tylko nakładać go tam, gdzie jest wymagane. Widzicie, ja tutaj nie nałożyłam żadnego korektora, żadnego podkładu, niczego. Może trochę tam się tego podkładu dostało, ale tak naprawdę nie potrzebuję tutaj za dużej zmiany kolorytu, więc tylko korektor koncentruję tutaj, żeby naprawdę odrobinę rozświetlić to spojrzenie. Ale nie przesadzam z makijażem, bo naprawdę najgorsze, co jest, co naprawdę postarza, co sprawia, że możemy wyglądać groteskowo, to jest nawalona, niefajna ilość tapety, makijażu, podkładu, korektora, pudru, które po prostu widać na twarzy, robi nam taką słoniowatą strukturę skóry. To naprawdę nie wygląda dobrze. Tysiąc razy lepiej, według mnie oczywiście, według moich kryteriów i według mojego gustu, to jest tylko moja opinia, jest nie mieć makijażu albo mieć makijaż bardzo subtelny, który nam zejdzie, albo mieć nietrwały makijaż, niż mieć 300 kilo wysuszającej, nieapetycznie wyglądającej tapety. Wiecie, jeżeli boję się dotknąć czyjejś twarzy, bo boję się, bo nie wiem, czy to odpadnie, czy nie odpadnie, to nie jest dobry look, nie? Jeżeli... No po prostu nie, po prostu. Także już wolę taki look, który wiem, że nie będzie mi się trzymał cały dzień, ale wygląda naturalnie, niż zatapetowaną twarz. Po prostu, przepraszam. Taką mam akurat opinię. Także nie, akurat nie było tam potrzebne, ale spoko. Dobra, najchętniej zostawiłabym moją powiekę zupełnie nieprzypudrowaną i zrobiła liner i rzęsy, ale ja mam lekko padającą powiekę. To jest moja powieka, kiedy nie mam mimiki twarzy, czyli tak. Jakby miała botoks, to bym miała tak. I kiedy mam tak właśnie powieki, to te powieki moje prawie dotykają tutaj mojej linii rzęs. Przez to też, jeżeli mam liner, zrobiłam kreskę linerem i nie mam przepudrowanej górnej powieki, ani nie mam tam cienia pudrowego, to 99,9% linerów się po prostu odbija na górnej powiece. Jeżeli macie ten problem, że linery wam się odbijają i tak dalej, to bardzo często albo potrzebujecie lepszego, bardziej wodoodpornego eyelinera, albo musicie sobie przepudrować waszą górną powiekę, wtedy się to będzie trzymało dużo, dużo, dużo lepiej. Więc chcąc, nie chcąc, no zrobię sobie odrobinę makijażu oka, użyję sobie czegoś bardzo, bardzo neutralnego. Najpierw wezmę Delineate, czyli bazę z firmy The Balm do powiek. Bardzo dobre też są z Too Faced, bardzo dobre też są z Inglota. Po prostu jakaś taka zwykła baza, która odrobinę przedłuży żywotność waszego makijażu. I właśnie to jest to, że macie głęboko osadzone oczy albo opadające powieki. To jest to, co jest naprawdę ważne, żeby ten makijaż oka się trochę dłużej trzymał. U mnie ta baza jest fajna. Niewyczuwalna właściwie, bardzo przyjemna, lekko matuje, ale widzicie, nie za mocno, nie ma żadnego koloru, więc będzie współpracowała jakby z każdym odcieniem, który nałożymy sobie teraz. I teraz może sobie użyć czegoś bardzo naturalnego, odrobina tego cienia Burberry i to jest odcień Almond, czyli migdał. O, to jest to opakowanie, kocham to opakowanie, burżujskie po prostu, i one są takie z lusterkiem. Tak wyglądają. Tutaj mają w ogóle kratkę Burberry. Jak bardzo burżujsko może wyglądać cień do powiek? Właśnie tak. Kiedy robię mój makijaż tutaj, w samym załamaniu powieki, to jak mam podniesione to czoło i w ogóle, to może widać cień. Ale kiedy mam normalne oczy, tak jak patrzę teraz, czyli normalnie, to w ogóle nawet nie widać tego koloru. Dlatego kiedy macie opadającą trochę powiekę, to trzeba wyjechać trochę wyżej i najlepiej to robić ten makijaż, mając tak oczy normalnie, w ten sposób. Znaczy sprawdzając to chwilę. Biorę pędzel. Owszem, wjeżdżam sobie tutaj w moje załamanie. Delikatnie to zaznaczam, zwłaszcza zewnętrzny kącik. I ja akurat lubię nie zjechać sobie, znaczy na pewno nie zjeżdżajcie w dół, bo to mam tylko zasmuci oko, tylko trochę do góry
i w kierunku tego kącika końcówki mojej brwi. O. W ten sposób taki właśnie robić bardziej koci kształt, taki bardziej migdałowy, wyciągnięty do góry i na zewnątrz. Nie chcemy w dół, nie chcemy w dół, ani nie chcemy w bok, chcemy do góry i na zewnątrz, tak po skosie tutaj. I takim ruchem okrągłym tylko wjeżdżamy w załamanie i trochę do góry. Widzicie to, to oko? Ja bym odrobinę tego cienia tylko kontra to oko, gdzie w ogóle nie ma cienia. Czyli jednak wydaje się trochę bardziej opadające. A tutaj wciąż jest opadające, ale mamy iluzję tego cienia. Kiedy już to mamy, biorę sobie mniejszy precyzyjny pędzel i po prostu odrobinę zewnętrzny kącik zaznaczam. To też zneutralizuje, jeżeli macie jakąkolwiek czerwoność tutaj. Często w kąciku oka pojawia się zaczerwienienie, więc zamiast ładować tam po prostu korektor, można to zneutralizować takim po prostu cieniem do powiek, którego i tak będziecie używać i też sprawi, że będziecie mieli mniej produktu tak całościowo na powiece, czyli to też będzie wyglądało wszystko bardziej naturalnie. I po prostu łączymy. Tak wygląda sam skończony cień do powiek i nie ukrywam, że do tego wcale nie potrzebujecie drugiego cienia z Burberry. Tutaj rewelacyjnie sprawdzi się każdy puder brązujący, konturujący, którego używacie. Nie kremowy, tylko pudrowy. Świetnie sprawdza się ten kosmetyk też z Inglota. To jest ich puder do konturowania numer 505. To jest też ciemniejszy, odcięciem jaki jest numerek. Każdy średni matowy cień, bronzer albo puder konturujący, którego używacie normalnie, tutaj się sprawdzi po prostu cokolwiek matowego, jasno, średnio brązowego, co jest trochę ciemniejsze niż wasza cera, ale nie za ciemne i nie za jasne i nie błyszczące. W kwestii eyelinera wiem, że nie jest najłatwiej na świecie znaleźć eyeliner, jeżeli macie chociaż trochę odpadającą powiekę. Ja mam ostatnio dwóch ulubieńców. Pierwszy to jest The Balm de Schwant. Schwant chyba się nazywa, tak? Schwing. I to jest czarny eyeliner z końcówką taką trochę gąbeczkową, którego nigdy nie potrafię, odkręcić. On jest fajny, bo zasycha do całkowitego matu, trzyma się tak, że trzeba to zmywać po prostu olejkiem i się trzyma długo, powiedzmy. I drugi to jest Art Deco Vinyl Effect Eyeliner Long Lasting. I on jest długotrwały, i on jest naprawdę długotrwały. To jest drugi zabójca. I tu jest już końcówka pędzelkowa, więc łatwiej jest jakby zrobić końcówkę. Taką, wiecie, zaostrzoną, bo tu jest taka bardziej jak gąbeczkowa końcówka. Ale to nie zasycha do całkowitego matu, więc może zrobimy sobie kombinację dwóch. Spróbuję tym, bo on jest matowy i wolę ogólnie, jak on wygląda na powiece przez ten jego mat. A jeżeli nie będę umiała zrobić tego dokładnie, idealnie, perfekcyjnie, to użyję tego z pędzelkiem. Zobaczymy, jak to mi dzisiaj wyjdzie. Normalnie mi ładnie wychodzi, ale że robię to przed kamerą, na pewno coś spierniczę, więc pośmiejemy się ze mnie. Ważne jest, żeby nasz łokieć opierał się na stoliku, także to trzęsienie to jest oparcie łokcia o stolik. Bierzemy nasz eyeliner, patrzymy prosto w lusterko, nie robimy tak, ani nisko, po prostu prosto. Ach, tak jak jest teraz. I ja dla moich oczu robię to w ten sposób, że jakby moja kreska nie może być przedłużeniem górnej linii rzęs, tylko musi być przedłużeniem dolnej linii rzęs. Dlatego, że jeżeli ja sobie tutaj, patrzcie, za wysoko, bym tu zrobiła linię, to już mi się zaczyna moja fałdeczka. Także to nie będzie dobrze wyglądało, więc muszę bardziej mieć normalnie oko i patrzeć, gdzie mi się ta fałda zaczyna, więc powiedzmy, że dotąd będę się bawić. Normalnie nie robię kropki, ale tak, wiecie, informacyjnie pokazuję. Mam tą kropkę, tu się już zaczyna moja fałda, więc tu już wyżej nie mogę wyjechać, nie chcę, bo to nie będzie wyglądało dobrze. Także od tej kropeczki będę robiła prostą kreskę do mojej powieki. I teraz sobie wypełniam aż do mojej dolnej jakby powieki. I to już jest nasz jakby pierwszy kształt. To już jest połowa sukcesu po prostu. Nie robię całej kreski, bo to nie ma sensu i nigdy nie wychodzi u mnie. Ale już mamy nasz pierwszy kształt. I widzicie, to co mamy teraz tutaj, doprasowujemy sobie. Tu może mogę tak bardziej wyprostować. I od tej kropki tu robię teraz prosto do powieki. Całkiem prostą linię. I wypełniam sobie, wchodzę między rzęsy, bo to jest istotne, żeby tu nie było prześwitów. Tu mi się zrobił stopień, ale ten stopień spokojnie mogę teraz zniwelować sobie.
I też są różne szkoły. Jeżeli chcecie, to możecie aż tutaj sobie dojechać eyelinerem. Ja lubię tak gdzieś do mojej źrenicy wyjeżdżać, nie dalej, bo ostatnio lubię robić taki efekt, jakbym miała trochę bardziej migdałowe, rozszerzone dalej od siebie oczy. I jakby tutaj, kiedy tutaj nie mam tego eyelinera, tylko on się zaczyna tutaj dalej, to automatycznie oko się wydaje takie dłuższe i szersze dla mnie, według mnie. Ale jeżeli dojdziecie sobie tutaj do kącika, to oko też będzie przepięknie podkreślone. Mamy to, są prawie idealne, ale nie oszukujmy się. Jeżeli jakiś psychol będzie przy mnie, przy takiej odległości na mnie patrzył, na moje oczy, że będzie widział, że mam krzywokreski, to znaczy, że powinien się cofnąć z 3 kroki. Także nie przejmuję się. Jeżeli ktoś widzi, że mam krzywokreski, to jest po prostu za blisko mnie. Także jest okej. Okay. Dla mnie to jest naprawdę więcej niż okej, okay, jeżeli chodzi o równość moich kresek ogólnie i nie oceniam waszych kresek, bo nie jestem chora psychicznie. W tym kierunku. I teraz odrobinę wypełnię sobie brwi. Spójrzmy na to wszystko całościowo. Teraz mam dosyć krótką grzywkę, więc brwi są widoczne, więc odrobinę je podkreślę, ale nie muszę tego robić jakby za intensywnie. Biorę znowu The Balm, ich kredkę Ferocious, bardzo ją lubię, to jest odcień medium, chyba brown. Nigdy nie wiem, gdzie to jest kolor. Light brown, sorry. I tylko delikatnie wypełniam tam, gdzie mam odrobinę ubytków. Ale nic szalonego, tak widzicie. Odrobinę. Tam, gdzie mam odrobinę jakby jaśniejsze te brwi, gdzie wydają się z daleka jaśniejsze. O. I teraz biorę sobie Glossier Boy Brown. Ja mam w kolorze Medium Brown. Nie, proszę, Brown. Tam jest tylko jasny, brązowy i czarny i przezroczysty. Ja mam akurat brązowy. I to jest taki, no po prostu zwykły żel jakby do rzęs, maskara do rzęs, która nie dość, że daje nam kolor, nie tylko daje jakby kolor, ale ma też sobie takie odrobinki jakby włosków. Czyli jakby pogrubia rzęsy, sprawdza się rzęsy. Brwi sprawia, że wydaje się, jakby było ich więcej. Wydaje się, jakby było ich więcej. I to, co ja lubię robić z wszystkimi jakby produktami tego typu, to jest najpierw zaczesuję sobie je pod włos. A teraz wyczesuję je sobie z włosem i lubię sobie odrobinę jakby je do góry kierować, żeby te brwi były takie trochę bardziej dzikie. To sprawia, że one się wydają takie bardziej krzaczaste, też mają większą, znaczy więcej jakby takiej struktury w sobie. Są takie bardziej 3D, nie są tylko takie płaskie i przyklejone do głowy, tylko są takie bardziej, wiecie, dzikie i jakby był taki burz na brwiach. I do góry, i koniuszek też zawsze do góry stawia się. Widzicie, różnica pomiędzy brwiami nie jest jakaś dramatyczna, ale te są takie bardziej do góry, a te są takie bardziej płaskie i przyklejone do twarzy. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to znowu tutaj zrobię taki mały trik, który jakby ma wiele funkcji, jakby pomaga w wielu rzeczach. Będę tuszowała rzęsy, ale tylko górne rzęsy. I znowu mniej więcej od tego momentu, gdzie mam eyeliner, bo tak gdzieś mniej więcej od mojej źrenicy. I będę tuszowała je ku zewnętrznym kącikom. Właśnie dlatego, żeby uzyskać taki bardziej efekt taki bardziej oczu migdałowych, takich szerzej trochę osadzonych. Czyli im mniej ciemności tutaj w środku, tym te oczy po prostu bardziej się będzie wydawało, że są szerzej rozstawione. Oczywiście najbardziej, najmocniej to można uzyskać, więc tak jakby mocne smoki, jak wręcz czerń w zewnętrznym kąciku i białość tutaj, ale ja nie chcę dzisiaj tak ciężkiego make-upu. Plus, im mniej maskary, tym mniej zmywania tego i tym mniej ryzyka, że ona się gdzieś tam rozmaże, odbije w ogóle i w ogóle. I też to oko wydaje się po prostu lżejsze, ale też będę używała sztucznych rzęs chyba, jeszcze nie wiem których, z Ailleurs mam te takie Enchanted Camellia i mam Ardell Accent. Zobaczę, które mi bardziej przypasują, ale to będą też takie akcentowe rzęsy, tylko w zewnętrzne 2/3 jakby oka, mniej więcej tak patrząc na ich długość. I użyję sobie tuszu do rzęs Bobbi Brown Smoky Eye Mascara, która jest fajna, bo... który jest fajny ten tusz albo mascara, bo ta, bo można ją naprawdę budować. Ona daje efekt albo bardzo naturalnych rzęs, kiedy przejedziemy raz, dwa razy, albo po moim piątym przejechaniu już te rzęsy są takie mega, ale nie są za bardzo posklejane i ogólnie jest bardzo dobra. Lubię jej zapach, naprawdę smakuje, chciałam powiedzieć. Pachnie jak Max Factor 2000 kalorii kiedyś. Widzicie, koncentruję się na najbardziej zewnętrznej części oka. Dochodzę tak gdzieś mniej więcej do tego punktu. I tak trochę jej bardziej na zewnątrz i do góry staram się kierować. Tak samo jak działaliśmy naszym cieniem do powiek, czyli w tym kierunku lecimy tu, tak.
Dobra, mam do wyboru dwie różne jakby paczki tych rzęs i wybieram te, ponieważ widzicie, one mają taką ciekawszą strukturę. Te rzęsy są różnej długości, nie są za długie, tu są bardzo długie i jakby równe, natomiast tu są takie bardziej naturalne, nieregularne i trochę krótsze, także biorę te. Nałożyłam sobie klej. O, spadła mi rzęsa! Jest! Przykleiła się do stołu, dobra. Nałożyłam sobie klej z Ailer też i on jest fajny, bo on jest bezlateksowy. Jeszcze go nie używałam w sumie, ale wydaje mi się, że mam lekkie uczulenie na lateks. Jakkolwiek to brzmi. Trochę wysuszyłam, machając oczywiście, i ta rzęsa będzie szła na to oko. Mamy to, są rzęsy. Wiecie, mam przyklejone sztuczne rzęsy, ale jakby przez to, dzięki temu, że nie przesadziłam z tuszem do rzęs, właściwie nie mam dolnych rzęs zupełnie wytuszowanych. Mam henny na rzęsy, którą robię sobie sama, ale nie mam jakby dolnego tuszu do rzęs, mam też za dużo na górnych rzęsach, więc to wszystko wygląda dosyć naturalnie, nie za ciężko, nie za intensywnie. Ja nie przypadam za sztucznymi rzęsami takimi całościowymi na pasku, bo mogą sprawić, że oko wygląda na ciężkie, przymknięte, jakbyśmy miały ćmy na powiekach. Lubię przedłużone rzęsy. O, cześć psiaku, pies łazi. Ale lubię na przykład metodą 1 do 1, 2 do 1 to jest maks. Na przykład u mnie już 2 do 1 było za dużo, lubiłam 1 do 1. Nie podobają mi się osobiście zbyt gęste, zbyt mocno przedłużane rzęsy. Lubię, jak już trochę ich powypada i są takie nieregularne, to mi się bardzo podoba. Ale oczywiście nikogo tutaj nie krytykuję. Na każdym różne rzeczy wyglądają inaczej, na różnych ludziach różne rzeczy wyglądają oczywiście w różny sposób. Także to jest indywidualny gdzieś tam gust. Ja akurat indywidualne preferencje, nasz gust. Ale no, u mnie ostatnio bardziej naturalny look ogólnie. Po co się tłumaczę? Czemu ja się tłumaczę? Nie wiem, czemu się nastałem za czasy, że muszę się tłumaczyć, że wolę naturalniejszy look, kurde. Dobrze, w każdym razie to jest już oko skończone. Myślę, że wygląda fajnie, dosyć naturalnie, jest trochę podkreślone, mamy cień, jest trochę wyciągnięte to wszystko. Czerwone usta są zdecydowanie na pierwszym planie. I tutaj brakuje nam odrobiny glowu. Moje ulubieńce to jest oczywiście Charlotte Tilbury Flawless Filter albo MAC Hush, te dwa rozświetlacze, o których ciągle trąbię. Zrobię po prostu swatche ich na ręce obok siebie, żebyście zobaczyli różnicę, bo zawsze pytacie gdzieś tam co wybrać, co kupić. To jest MAC Hush. Widzicie, on jest taki typowo kremowy, jest taki dosyć twardy, taki no bardzo ładny, pięknie wygląda, ale to jest co innego niż Charlotte Tilbury, która jest taka półpłynna, ma odrobinę krycia, ale to, co widzicie teraz, to już nie zastyga, to już zostaje tak na twarzy, to jest taki mokry glon na twarzy. Także to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy, ale ta Charlotte Tilbury też nie jest, powiedziałabym, no nie jest podkładem, jest bardziej taką bazą, rozświetlaczem, jest czymś mega unikalnym, a to jest taki stricte rozświetlacz po prostu mokry, bardzo ładny. Także najpierw użyję sobie odrobinę Charlotte Tilbury. Jako, że już mam makijaż na twarzy i wszystko to zrobię, to delikatnie odbiję po prostu odrobinę tego produktu na mojej ręce. No jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wydajny. Taka butelka będzie u mnie pewnie wieczność trwała, cokolwiek. I odrobinę nabieram Beauty Blenderem i tylko sobie blendowuję tu, gdzie mam jakby najwyższe punkty mojej twarzy. I widzicie tę różnicę? Po prostu, gdzie ja muszę coś mówić? Porcelanowa twarz. Rzeska to fajnie ujęła, że twarz wygląda jak taka woskowa twarz laleczki z porcelany, no. Także no, to zdecydowanie jest taki właśnie efekt. I lubię też trochę tutaj, na pucki. I twarz wygląda po prostu plus 10 i minus 10 lat automatycznie. I na to mogę sobie dać odrobinę maka, bo on też ma trochę innego koloru w sobie, więc to jakby zintensyfikuję tylko to wszystko i dodaję jakby małego smaczku. I to, co też lubię robić, zapomniałam o tym, dlatego muszę jeszcze otworzyć, biorę odrobinę tej Charlotte Tilbury na mały pędzelek i wewnętrzny kącik. Problem z tym jest taki, znaczy nachylnie nałożyłam ten produkt na całą powiekę, ale on jest bardzo kremowy i na pewno by się zebrał. Jeżeli macie takie powieki oczy, że nic wam się tam nie zbiera, to można tego użyć na całą powiekę, ale u mnie no, nie zdaje to rezultatu na pewno, więc wewnętrzny jakby kącik i delikatnie zaznaczę sobie i rozblenduję.
Jeżeli trochę boicie się tego błysku, to warto mieć przy sobie puder jakby matujący, przezroczysty. Ja bardzo lubię ten z Makeup Forever Ultra HD. Ja naprawdę sporadycznie używam pudrów, a ten jest prawie wykończony. Co prawda jest to mała wersja, ale wciąż. I mam tutaj pędzelek z Inglota 4SS, on jest dosyć spory. I tylko tam, gdzie nie lubię na przykład błysku. Nie lubię u siebie tutaj błysku, tu nie lubię błysku, tu. Tam, gdzie nie lubicie błysku, tam warto sobie przypudrować, ale nie warto pudrować całej twarzy, tak mi się wydaje, tylko po prostu mieć taką rzecz przy sobie i tam, gdzie nam się nie podoba, tam możemy w ciągu dnia sobie poprawić. Tyle. Okej, no i to tyle w temacie. To był właśnie tutorial makijażu. Dobrze mi się to kręciło, może uda mi się częściej kręcić tutoriale jakichś różnych makijaży. Macie jakieś specyficzne wymagania, chcielibyście jakiś konkretny makijaż, to dajcie mi znać, chętnie przygotuję tutorial. To jest taki mój klasyczno-pingurkowy, po prostu czerwony makijaż, czerwone usta, kreska, rzęsy i glow, ale w taki sposób dosyć naturalny, dosyć nietuzinkowy, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję zresztą. No i cóż, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli pokusicie się o odwzorowanie makijażu, to na przykład zapraszam do tagowania mnie na Instagramie. Dziękuję bardzo, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!